Domnule prim-ministru Donald Tusk, stimați colegi, dragi invitați, bună seara și vă zic bine ați venit în Parlamentul Republicii Moldova. Suntem onorați să vă avem în plenul Parlamentului într-o perioadă istorică pentru Republica Moldova. Avem în față cea mai importantă decizie de la independență încoace. În această toamnă ne vom alege viitorul și eu cred că vom face alegerea corectă, deoarece cu toții ne dorim să trăim în pace, la noi acasă, și cum zice o zicală din popor, niciun drum nu e prea lung în compania unui prieten bun. Atunci să știți, domnule prim-ministru, că noi simțim că în acest drum avem prieteni adevărați, iar Polonia este un prieten pe care ne putem baza. Și să mai știți că simțim acest sprijin nu doar la nivel politic, între politicieni, dar acest lucru pot să o spună, de exemplu, producătorii de vinuri. Vin și de vin. Unii dintre ei sunt azi prezenți aici în sală și noi ne bucurăm că ei au reușit să facă tot posibilul ca vinurile noastre să ajungă pe mesele dumneavoastră. Lucru pentru care noi le mulțumim. Despre sprijinul polonez, cred că ar putea vorbi și agricultorii noștri, care au făcut tot posibilul ca și fructele noastre gustoase să ajungă pe rafturile din Polonia. Îmi face plăcere să vin cu un exemplu, familia Valac este, din Codreanca Strășeni, care i-am cunoscut lunile trecute în cadrul unei vizite în teritoriu și au realizat, cred eu, un lucru foarte frumos. Vara trecută, vara aceasta, 100 de tone de caise au ajuns în Polonia. Corect, da? Și noi avem 10 de astfel de exemple frumoase care dovedesc relația foarte bună dintre țările noastre. Domnule prim-ministru, trebuie să spunem foarte sincer că Republica Moldova a întârziat prea mult să se alăture familiei europene. De aceea avem toată încrederea că, fiind sprijiniți de partenerii europeni, vom reuși. Sprijinul vostru ne arată că suntem pe calea cea dreaptă și ne încurajează să mergem înainte. Vă mulțumim pentru că ne sprijiniți pe noi și pentru că îi sprijiniți și pe vecinii noștri ucraineni, care, iată, de 2 ani și jumătate luptă zi de zi pentru libertatea lor, pentru a trăi în pace. Chiar ieri, forțele ruse au lansat un atac masiv cu rachete balistice asupra regiunii Poltava și ultimele cifre arată că 51 de ucraineni au fost uciși și alții 270 răniți. Iar un alt atac azi dimineață, în regiunea Lvov, din partea Federației Ruse, unde 7 ucraineni au fost uciși și 30 răniți, case distruse și așa mai departe. Transmitem sincere condoleanțe familiilor îndurerate și reiterăm sprijinul nostru necondiționat pentru Ucraina. De aceea, dragi colegi, stimați invitați, vin cu rugămintea să ținem un minut de reculegere în memoria tuturor celor care au fost uciși în acest război nedrept. Vă mulțumesc. Iar acum, stimați prieteni, permiteți-mi să-l invit la tribuna centrală pe domnul prim-ministru Donald Tusk, prietenul nostru, prietenul Republicii Moldova, care a venit cu un cuvânt către dumneavoastră. Domn prim-ministru, vă invit. Panie prezydencie, panie przewodniczący,
Szanowne parlamentarzystki i parlamentarzyści, drodzy przyjaciele, to dla mnie prawdziwy zaszczyt móc przemawiać przed Państwem w siedzibie Mołdawskiego Parlamentu. Dziękuję serdecznie za tę możliwość. Przyjechałem do Was jako Wasz oddany przyjaciel i lojalny od wielu lat sojusznik w staraniach o bezpieczną, suwerenną i pomyślnie rozwijającą się Mołdawię. Przyjaźń polsko-mołdawska wydaje się dzisiaj czymś bardzo naturalnym. Chociaż, jak wiemy, w przeszłości odległej różnie to bywało. My w Polsce wciąż pamiętamy to powiedzenie, słowa: za króla Olbrachta wyginęła szlachta. Trudno o bardziej dobitny, wyrazisty opis skutków bitwy pod Koźminem, w której Stefan Wielki pokonał nasze wojska. Stoczone bitwy, składane hołdy, wzajemne zdrady i sojusze to odległe historie, są już dawno, dawno za nami. W obecnych czasach łączy nas przyjaźń i, co w polityce co najmniej równie istotne, jeśli nie ważniejsze, także wspólne interesy, zarówno gospodarcze, jak i strategiczne, wynikające również z obiektywnych geopolitycznych uwarunkowań. Jestem piłkarskim kibicem, jak bardzo wielu ludzi, ale muszę powiedzieć, że nawet ta głośna, sławetna porażka polskiej reprezentacji, polskich piłkarzy w Kiszyniowie, przegraliśmy wtedy 3-2, to było bardzo bolesne, nie zmieniła ani na jotę, w żaden sposób tego oczywistego faktu, że Polska i Mołdawia to para sprawdzonych przyjaciół, gotowych zawsze do wzajemnej pomocy i solidarności. My mamy naprawdę wiele wspólnego. Znaczy i u Was, i u nas, i Wam, i nam bociany przynoszą dzieci. Przynajmniej część z nas w to wierzy. Ale u Was też, jeśli dobrze pamiętam, tę piękną legendę o sorokach i obrońcach, również winogrona. Tak a propos winogron, można dzisiaj mówić na pewno, i o tym już Pan Przewodniczący wspomniał, można też chyba mówić o takiej szczególnej mołdawsko-polskiej synergii. Wy lubicie i potraficie robić wina, my lubimy i potrafimy je wypić. Stoicie przed ważnym wyborem. Wyborem, którego Polska dokonała 20 lat temu. Podobnie jak wy dzisiaj, Polacy 20 lat temu też się zastanawiali nad wszystkimi za i przeciw, zanim w referendum podjęli decyzję o przystąpieniu do Unii Europejskiej. To wcale nie był taki prosty i oczywisty wybór. Dzisiaj, po 20 latach, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością i mówię w imieniu blisko 80% Polaków. Uważam, że był to jeden z najmądrzejszych wyborów, jakich Polacy dokonali kiedykolwiek w historii. I przygniatająca większość Polek i Polaków też tak uważa. I nie są to tylko polityczne opinie, sympatie, to jest realne życie. To jest infrastruktura, to są standardy. Wszystko to, co udało się nam w Polsce zrobić po wstąpieniu do Unii Europejskiej, zawdzięczamy sobie i zawdzięczamy
temu fenomenowi, jakim jest Unia Europejska z jej zasadami, pryncypiami, pieniądze też były ważne. Ale najważniejsze było to, że Polska stawała się z roku na rok coraz bardziej Zachodem. Zachodem w sensie politycznym, z tymi i standardami, i sukcesami gospodarczymi. Każda z Was i każdy z Was, kto był w Polsce i miał możliwość porównania tego, jak wyglądała kiedyś, jak wygląda dzisiaj, na pewno może to z czystym sumieniem powtórzyć tutaj w Mołdawii. Wejście do Unii Europejskiej bardzo się nam opłaciło pod każdym bez wyjątku względem. Tak jak w naszym przypadku, dziś tak naprawdę tylko od Was zależy, jaką drogą pójdziecie. Wojna, agresja rosyjska na Ukrainie chyba jeszcze bardziej wyostrzyła charakter tego wyboru. Dzisiaj, kiedy mówimy o zachodnim albo wschodnim modelu społecznym, politycznym, gospodarczym, nie możemy abstrahować od tego, co widzimy każdego dnia w Ukrainie. Pan przewodniczący wspomniał choćby ataki z ostatniej nocy. Dla mnie jako Polaka szczególnie bolesna jest informacja o zbombardowaniu centrum Lwowa, gdzie bomby rosyjskie zniszczyły zabytkowe kamienice, które są też częścią polskiego dziedzictwa, już nie mówiąc oczywiście o ofiarach w ludziach. Więc ten wybór wydaje się dzisiaj jeszcze bardziej oczywisty. Ale tak czy inaczej stoicie przed decyzją. I przed tą decyzją nie stoi pani prezydent, przed tą decyzją nie stoi pan premier, przed tą decyzją nie stoją parlamentarzystki czy parlamentarzyści Mołdawii. Przed tą decyzją stoi naród. Podjęliście decyzję o referendum, które ma potwierdzić proeuropejską drogę, bo dobrze myślicie, że musi być to decyzja akceptowana przez naród, nie tylko przez elity. To już jest naszym wspólnym zadaniem, żeby w każdej sprawie, kiedy naród ma podjąć decyzję, żeby kierował się prawdziwą informacją. Dzisiaj jest tak ważne. Mówię o tym z pełnym przekonaniem. Nie mam przecież osobistego interesu w tym, co zrobi Mołdawia. Mówię z absolutnym, pełnym przekonaniem, że jeśli Mołdawianie i Mołdawianki poznają prawdę o tym, co znaczy Unia Europejska, jeśli Mołdawianki i Mołdawianie nie zamkną oczu na tę prawdę, którą widać każdego dnia w Ukrainie, to ten wybór powinien być oczywisty. Ale żyjemy w czasach, kiedy kłamstwo czasami wygrywa z prawdą, więc na pewno zadaniem elit, szeroko pojętych elit tu w Kiszyniowie, w Mołdawii, jest umiejętnie dotrzeć z prawdą. Tym bardziej, że siły zewnętrzne, nie tylko u Was, w moim kraju też, ba, w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europie, umiejętnie wykorzystują kłamstwo w przestrzeni publicznej dla własnych politycznych celów. Chcę też powiedzieć, bo czasami Europa robiła ten błąd, że nikt nie ma prawa Was pouczać. To musi być Wasza autonomiczna decyzja. I nikt za Was tej decyzji nie ma prawa podjąć, nie może podjąć. Po prostu wiecie najlepiej, co dobrze służy mołdawskiemu narodowi. Żaden Niemiec, Francuz, Polak czy Włoch nie będzie wiedział lepiej i nie będzie umiał mądrzej przekonać do takiego, a nie innego, czy to głosowania, czy generalnie decyzji. Tym bardziej, że my wszyscy musimy się ciągle uczyć i możemy się bardzo dużo uczyć od Was. Cierpliwości, determinacji, odwagi. Często to powtarzałem, kiedy rozpocząłem współpracę też z Waszymi poprzednikami, bo ta
Moja współpraca z Mołdawią to już blisko 20 lat na rzecz europejskiej drogi. I wtedy zawsze mówiłem, że nie macie żadnego powodu do kompleksów. A partnerom z zachodniej Europy mówiłem, nie macie żadnego powodu, żeby mieć poczucie wyższości. Zobaczcie, z jakiego punktu geograficznego, historycznego, ekonomicznego startuje Mołdawia. I zastanówcie się, czy naprawdę macie prawo sądzić, że jesteście w czymkolwiek lepsi. Czy dalibyście radę, tak jak Mołdawia dała radę przez te bardzo trudne lata, podążać tą drogą i budować cierpliwie, z kłopotami, znam je na pamięć, ale cierpliwie szła do przodu i macie naprawdę powód do dumy. Moim zadaniem jako premiera Polski, przyjaciela Mołdawii, będę też za chwilę prowadził prezydencję rotacyjną w Unii Europejskiej od stycznia przyszłego roku, jest nie wykładać na temat przyszłości Mołdawii, bo to nie jest moje zadanie. Nie przywiozę wam też recepty na wasz polityczny sukces. Ja jej nie mam. Natomiast moim zadaniem i Polaków jest pomóc wam w każdej sytuacji na tej drodze do Unii Europejskiej i wy zdecydujecie, a jeśli będziecie tego chcieli, to my będziemy wam pomagać. I to z całego serca, z pełnym przekonaniem. Wspieraliśmy wasze europejskie aspiracje, zanim stało się to modne w całej Europie. Zaprojektowaliśmy Partnerstwo Wschodnie, żeby ten wielki projekt otworzył Unię Europejską dla między innymi Mołdawian, Ukraińców czy Białorusinów. Ta droga jest kręta, wyboista. Jesteście dzisiaj bardzo blisko finału. Bo cały świat i cała Europa zobaczyły, że jesteście niezwykle odpowiedzialni na tej drodze. Cierpliwi, tak jak powiedziałem, i bardzo konsekwentni. Byłem też z wami całym sercem, kiedy jako szef Rady Europejskiej mobilizowałem inne kraje w Europie na rzecz poszerzenia Unii Europejskiej i tłumaczenia, że Mołdawia to jest tak samo europejski kraj jak Portugalia czy Holandia. I będę dalej tak postępował. Bardzo mi zależy na tym, żeby wspólnie z wami ten proces akcesyjny przyspieszyć i urealnić finał. I to jest możliwe. Jeśli będziecie tego chcieli, jeśli tak zdecydujecie, to ja zrobię wszystko, żeby Europa skutecznie i efektywnie pomogła wam, nie stawiając jakichś barier, przeszkód, tylko realnie pomogła wam na tej drodze. I chcę bardzo wyraźnie to podkreślić. I wy też macie prawo głośno o tym mówić w całej Europie. Rozszerzenie Unii Europejskiej o Mołdawię czy inne kraje, które ubiegają się i są w procesie akcesyjnym, leży oczywiście w interesie tych państw. Leży oczywiście w interesie Mołdawii. Ale przecież w takim samym stopniu leży w interesie całej Europy. W tym wspólnym wysiłku nikt nikomu nie robi łaski. Tak naprawdę, jeśli ktokolwiek rozumie geografię i historię, ten wie, że bezpieczna, zamożna, stabilna Mołdawia jako część Unii Europejskiej leży w najżywotniejszym interesie Unii Europejskiej jako całości. A kto tego nie rozumie, w ogóle nie rozumie, czym tak naprawdę jest Europa. Także wspólnym naszym interesem, ale też powszechnym interesem europejskim jest oczywiście stabilizacja i pokój w regionie. Ta stabilizacja i pokój, one muszą być oparte o bezwzględne poszanowanie uznanych międzynarodowo granic, o pełną integralność terytorialną suwerennych państw i zadośćuczynienie krzywd. Społeczność międzynarodowa powinna być solidarna ze wszystkimi, którzy padają ofiarą nieuzasadnionej agresji. I wiecie, jestem pewien, że mało kto
tak dobrze to rozumie, jak Mołdawianie i Polacy. Te marzenia o niepodległości, o integralności terytorialnej, o trwałości granic towarzyszyły naszym narodom od dziesięcioleci, ba, od stuleci. I dlatego jestem pewien, że rozumiemy dokładnie tak samo tę sytuację. Tryumf Rosji w wojnie z Ukrainą byłby fatalną w konsekwencjach porażką nie tylko Ukrainy, ale całej Europy i w pierwszym rzędzie Mołdawii i Polski. Jestem przekonany, że rozumiemy tę sytuację identycznie, bo mówimy o fundamentalnych interesach i fundamentalnym bezpieczeństwie obu naszych narodów. Dragi prieteń, putera własne konste in determinar si konsekwence własne pe drumul ketre Europa si in maria autoritate de care se bucure precedinta własne maia sandu pe întregul continent. Lucrem împreună cu dumneai de mulți ani și sunt foarte conștient de respectul și stima pe care le inspire liderilor din întreagă lume. Ați dat dovadă de răbdare, perseverență și responsabilitate extraordinare ca națiune, greu încercate de istorie și geografie. Ați trecut prin încercări foarte dificile, dar pas cu pas construiți un stat modern cu o consecvență admirabilă. Haideți să folosim acest timp împreună. Voi fi la dispoziția voastră. Veți putea conta întotdeauna pe Polonia, doar dacă vă veți exprima dorința de a continua acest proces istoric de construire a unei Moldove independente și integrale într-o Europa unită. Mulțumesc mult!